Nie, to my włączyliśmy. Panie Maksymilianie, dzień dobry, witam pana na pana obronie. Nazywam się Zuzanna Łazarewicz, będę przewodniczyć tej komisji. Jest z nami promotorka magister Joanna Ruk-Ociepka i recenzent dr Marcin Klap. Obrona będzie przebiegać następująco. Zacznie pan od przedstawienia projektu, później pokaże nam pan film. Następnie odpowie pan na kilka pytań, zarówno z toku studiów, jak i komisji. Później odczytane zostaną recenzje. Następnie na chwilę pana prosimy o opuszczenie sali. Wróci pan, jak się naradzimy nad ocenami, usłyszy pan ocenę i będzie pan wolny. Zapraszam do prezentacji. Dzień dobry. Chciałbym przedstawić swoją pracę dyplomową pod tytułem Animowane spoty edukacyjne związane z eksponatami do Muzeum Historii Przemysłu w Potłucku. Początkowo planowałem stworzyć projekt dla muzeum, które jest dosyć muzeum takim klasycznym, które nie ma żadnych tak udoskonaleń interaktywnych, multimedialnych, jak to teraz ma miejsce w tych nowszych muzeach. Jednakże po rozmowie z panią promotor doszliśmy do wniosku, że forma animowanych spotów będzie bardziej odpowiednia do tego typu projektu. Problem z zainteresowaniem dzieci i młodzieży taką formą muzeum, o tym problemie dowiedziałem się od kuzynki, która jest kustoszem w tym muzeum. I która zwróciła moją uwagę, że tego typu muzea, a zwłaszcza to Muzeum Historii Przemysłu, no po prostu ma ciężko z dofinansowaniami i zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży, a sytuacja pandemiczna jeszcze bardziej pogorszyła sytuację finansową muzeum. Dlatego właśnie pomyślałem, że taki spot może bardzo pomóc, takie spoty mogą bardzo pomóc muzeum w zainteresowaniu młodego odbiorcy po prostu zasobami muzeum. No, odbiorcą tego projektu są głównie właśnie dzieci i młodzież w wieku od 6 do 14 lat, jednakże również rodzice, czy dziadkowie, czy opiekunowie szkolni, nauczyciele, którzy przychodzą z dziećmi na wycieczki szkolne. Kanał dotarcia projektu no to jest multimedialny, czyli pokazywanie tych spotów podczas zwiedzania, na przykład w trakcie nocy muzeów oraz planowaliśmy z dyrekcją muzeum pomysł, żeby po prostu przy każdym eksponacie był kod QR i przy taki odbiorca by sobie skanował ten kod QR i odpalałaby mu się animacja, która w odpowiedni sposób przedstawiałaby treści odbiorcy. Tak jak mówiłem, forma projektu jest są animowane spoty. Następnie mamy 7 etapów projektu. Pierwszym z nimi jest koncepcja animacji. Początkowo planowałem, tak jak widać na pierwszym storyboardzie, żeby każdy spot zaczynał się od rysujących się linii, następnie pojawiałby się kolor i później wchodziłby bohater animacji i przedstawiał wiedzę. Jednakże po rozmowie z dyrekcją muzeum doszliśmy do wniosku, że jednak ten pomysł, ten początkowy pomysł, że jednak nie odpowiada dyrekcji. Dlatego z niego zrezygnowałem, jednakże dodałem w pierwszym spocie o myjce do butelek, który tutaj widać na storyboardzie, dodałem dodatkowe elementy, które zastąpiły ten pomysł, z którego zrezygnowałem. Następnie mamy storyboard o spocie eksponacie fortepian Lira, w którym też, tak jak każdy z tych spotów, miał zaczynać się od rysujących się linii i pojawiającego się koloru. Jednakże tutaj też jakby ten pomysł, po prostu z niego zrezygnowałem.
No ale również dodałem kolejny element, którego początkowo w storyboardzie nie było, żeby po prostu zastąpić jeden element drugim. Tutaj są inspiracje, którymi się inspirowałem przy tworzeniu projektu. Są to głównie bajki, które ja sam oglądałem, jak byłem dzieckiem, plus postaci z filmów i bajek, które są ożywionymi przedmiotami, gdyż początkowo moja postać miała być albo człowiekiem, albo właśnie eksponatem, który byłby ożywiony i sam by opowiadał o sobie. Następnie przechodzimy do badań. Badaniem ważne dla mnie było to, żeby się dowiedzieć, czy rzeczywiście Muzeum Historii Przemysłu cieszy się małym zainteresowaniem wśród dzieci i rzeczywiście tak było, gdyż większość respondentów odpowiedziała, że bywa w nim bardzo rzadko bądź rzadko. Następnie chciałem się dowiedzieć, czy rzeczywiście młodzież woli muzea nowoczesne, czy takie klasyczne bardziej i dowiedziałem się, że jednak bardziej nowoczesne. Później chciałem się dowiedzieć, jakie są wystawy, które wystawy cieszą się największą popularnością, gdyż jeden eksponat do spotów wybrałem z wystawy, która cieszyła się największą popularnością, a drugi, który się cieszyła najmniejszą popularnością. A następnie chciałem się dowiedzieć, czy którekolwiek z osób odwiedzających muzeum odwiedza je rzeczywiście z zainteresowania przemysłem i okazało się, że raczej nie, że głównie są to wycieczki szkolne lub wyjścia z rodziną. No i głównymi jakby respondentami w ankiecie były dziewczynki w wieku od 10 do 14 lat. No i większość z nich nie była, w sensie większość z nich była mieszkańcami Kalisza bądź okolic, czyli mało osób przyjeżdża, żeby zapoznać się z historią przemysłu. Głównie są to osoby, które po prostu do tego muzeum mają blisko. Następnie pojechałem do muzeum, żeby zrobić zdjęcia eksponatów, które chciałbym zdysprysować do animacji. Wybrałem kilka wystaw, między innymi z fortepianami, z przemysłem, z poligrafią i z porcelaną, właśnie, dziękuję. Następnie zacząłem pracę nad postacią i eksponatami. Tak jak wspominałem, początkowo moją postacią miała być albo animowany pustosz człowiek, bądź właśnie eksponat, który by opowiadał sam o sobie, który byłby po prostu ożywioną postacią, ożywionym przedmiotem, spersonifikowanym. Jednakże po przeglądzie zimowym doszedłem do wniosku, że po prostu taka forma myszki mieszkającej w muzeum byłaby bardziej odpowiednia dla dzieci w tym wieku. Więc zacząłem pracę po prostu nad rysunkiem postaci. Później, jak już miałem postać, to ją przeniosłem do Adobe Illustratora i wybrałem kilka opcji kolorystycznych i kilka opcji jego ubranka. I razem z panią promotor doszliśmy do wniosku, że zielony garnitur będzie najbardziej odpowiedni dla tego typu postaci. I jakby to było końcowy efekt mojej postaci. Postać dostała imię po moim zmarłym dziadku, który również był mieszkańcem Opatówka. Później przeszedłem do cyfryzacji eksponatów. Tak jak mówiłem, jeden eksponat wybrałem z wystawy cieszącej się największą popularnością. Była to wystawa z fortepianami. Drugi wybrałem z wystawy cieszącej się najmniejszą popularnością, żeby właśnie bardziej dzieci zachęcić do tej wystawy i była to myjka do butelek. Jeszcze zacząłem pracę też nad następnym eksponatem, który jest kapsulownicą do butelek. Później zająłem się ekspresją ust postaci, gdyż każdy dźwięk, układ ust postaci musiał odwzorowywać każdy dźwięk z ust lektora, więc ten układ musiał się zmieniać.
Następnie napisałem tekst dla lektora i wypełniłem podkład lektorski w tekście tekście wstępu dowiadujemy się, kim jest postać, czym się zajmuje, skąd posiadła wiedzę, którą nam przedstawia. W spocie o fortepianie lirze dowiadujemy się, co to jest za eksponat, skąd pochodzi, kiedy został zakupiony, z jakich materiałów powstał i jego ogólną strukturę. Natomiast w spocie do myjki do butelek dowiadujemy się również, co to jest, skąd pochodzi, kiedy został zakupiony, z jakich materiałów powstał, jego strukturę oraz to, jak po prostu on działa. Późniejszym etapem była praca nad animacją. Tak jak wspominałem, zacząłem od podłożenia podkładu lektorskiego. I żeby ten lektor był, układ ust był dostosowany do podkładu lektorskiego, użyłem dodatku do programu After Effects SFKD, który pozwalał na dostosowanie tych ust do konkretnych dźwięków wypowiadanych przez lektora. Następnie zacząłem pracę nad animacją ruchu postaci. Do tego użyłem dodatku narzędzia Puppet Tool oraz dodatku do programu Duik Bezel. Dodatek Duik Bezel pozwolił na to, żeby ruchy postaci były bardziej ludzkie, gdyż sam Puppet Tool sprawiał, że te części ciała postaci się wyginały na każdą stronę, a dzięki Duik Bezelowi ta postać miała jakby kości w tych kończynach, dzięki czemu te ruchy były bardziej naturalne. Następnie animowałem każdy eksponat. W przypadku fortepiana liry były to klawisze między innymi oraz zasłona tych klawiszy. Również pojawiały się znikające nutki, żeby ukazać ten dźwięk wizualnie. W przypadku myjki do butelek był to obrót tego bębna myjki oraz wpadające do niej butelki oraz przesuwanie się tych butelek i błysk na tych butelkach. W maju tego roku po stworzeniu spotów zaprezentowałem je grupie odbiorców w Muzeum Historii Przemysłu. Opinie o animacji były raczej pozytywne, jednakże młodzież niezbyt chętnie się wypowiadała. Wychowawca klasy stwierdził jakiś miesiąc później, że głównie dzieci rozmawiały na temat animacji między sobą, więc doszedłem do wniosku, że jednak nie każdą opinię wyraziły na forum w muzeum. No i tu jest bibliografia, kinetografia i animacja. Dziękuję bardzo. Proszę nam teraz animację pokazać. Cześć, nazywam się Hibek i mieszkam w tym muzeum. Od lat z podziwem słucham, jak kustosze i przewodnicy opowiadają nowym pokoleniom o historii przemysłu. Dzisiaj to ja mam okazję przekazać Wam wiedzę, którą udało mi się zebrać przez te wszystkie lata. A zdobyłem tę wiedzę od najlepszych specjalistów i pasjonatów, którzy zajmują się m.in. tematyką związaną z wyrobem materiałów, takich jak tkaniny czy dzianiny, procesami drukowania, szeroko rozumianym przemysłem, czy nawet takimi rzeczami jak ozdobne wyroby ceramiczne, filiżanki, talerze, wazy.
Instrument, który tu widzicie, to fortepian lira, który jest odmianą znanego wszystkim fortepianu. Pochodzi on z dawnego cesarstwa austriackiego, obecnie terytorium dzisiejszej Austrii, a dokładnie z samej stolicy, Wiednia. Nasze muzeum kupiło je w 1980 roku od pani Beaty Gościńskiej z Warszawy. Instrument pokryty jest drewnem machoniowym, a jego górna część imitująca starożytny grecki instrument, lirę, podklejona jest zielonym jedwabiem. Inne elementy wykonane zostały z drewna, metalu i kości słoniowej. Pokrywa klawiatury składa się z połączonych ze sobą wąskich pionowych deseczek, które przy wysuwaniu przypominają żaluzje okienne. Struny w odróżnieniu od klasycznego fortepianu ułożone są pionowo i pod skosem. Konstrukcja mechaniki tego instrumentu określana jest jako wiedeńska stojąca. W okolicy kołków, przy pomocy których stroi się instrument, ktoś napisał atramentem nazwy dźwięków, z pewnością po to, aby ułatwić pracę stroicielowi. Niestety duża część kołków nie jest oryginalna, pochodzi z późniejszego okresu. Zakres klawiatury to prawie 7 oktaw. Na jedną oktawę składa się 7 klawiszy białych i 5 czarnych, co w sumie daje nam około 80 dźwięków o różnych wysokościach uszeregowanych od najniższego do najwyższego. Klawisze zostały wykonane z kości słoniowej. Jest to niespotykane we współczesnych instrumentach, ponieważ pozyskiwanie i handel tym surowcem jest nielegalny. Instrument posiada też różne dźwignie i tłumiki, które pozwalają na modyfikację jego dźwięku. W 2002 roku Andrzej Jaworowicz, właściciel firmy Jako z Żelazkowa, podarował muzeum dwie rzeczy – myjkę do butelek oraz kapslownicę również do butelek. Myjka powstała w 1970 roku w Trzciance. Urządzenie ma 124 cm wysokości, 128 cm długości oraz 60 cm z kansol. Zerwano starą farbę, a następnie pomalowano maszynę na niebiesko oraz czarno. Myjka wykonana jest z blachy oraz delikatnej gumy. Posiada ona 6 komór do mycia. Butelki pierwotnie moczono w wannach, następnie myto w myjce. Działało to w ten sposób, iż najpierw do bębna wlewana była woda. Po napełnieniu go wkładane były butelki, a następnie obracany był bęben. Sposób działania tej myjki nie różni się bardzo od niektórych z obecnych myjek do butelek. Było to bardzo potrzebne urządzenie, ponieważ przyspieszało pracę. A warto pamiętać o tym, że do niedawna używano wyłącznie szklanych butelek, których było mało. Należało o nie dbać i używać, dopóki się nie zniszczyły. Dziękuję bardzo. Teraz przejdziemy do pytań. Pytanie numer 9. Czytelność a rozpoznawalność kroju pisma. Co to jest? Kiedy kładziemy nacisk na jedno, a kiedy na drugie? No to czytelność była ważna na przykład 15 lat temu, gdy rozdzielczości ekranów były mniejsze. Wtedy, aby informacje z tego tekstu były bardziej no po prostu przyswajalne, to stawiano uwagę na czytelność. Natomiast statystycznie szeryfowe kroje pisma są bardziej tradycyjne, wiarygodne, tym samym rozpoznawalne. Na czytelność stawiamy wtedy, kiedy chcemy przekazać informacje, natomiast na rozpoznawalność wtedy, kiedy chcemy mieć na przykład tekst ozdobny, w przypadku na przykład tytułów artykułów. Jakby pan jeszcze pociągnął tę kwestię z tymi ekranami, bo nie zrozumiałam. No tak, to chodzi po prostu, że im ta rozdzielczość ekranu jest mniejsza, mm-hmm. jakby zależy nam, żeby po prostu ten krój pisma był jak miał po prostu najmniej ozdobników, był po prostu jednoelementowy. I tym samym będzie bardziej czytelniejszy na ekranie o mniejszej rozdzielczości. Okej, okay, a na przykład w druku? To jak to wygląda? Czytelność, a rozpoznawalność. Kiedy wybieramy kroje rozpoznawalne?
No to wydaje mi się, że na przykład bardziej do plakatów bym użył krojów rozpoznawalnych, a na przykład w książkach bardziej takich, co są czytelniejsze. Dobra, a oprócz plakatów? Banery, logo na przykład. Logo. Dobra. No to teraz pytanie już ze ścieżki. Jakie rozróżniamy plany filmowe? Proszę wskazać przynajmniej trzy i opisać różnicę między nimi. To jest plan ogólny, który przedstawia nam miejsce akcji oraz związek postaci z otoczeniem. Postać jest widoczna w kadrze, widoczna w części kadru razem z otoczeniem. Jest plan amerykański, który służy do pokazywania dialogów oraz jest świetny do pokazywania relacji międzyludzkich i postaw zachowań. Postać dominuje w kadrze, jest ukazana od kolan w górę. Jest detal, jest to plan szczegółu ciała bądź elementu akcji. No i ten szczegół jest dominującą częścią kadru. Dziękuję bardzo. Przejdziemy teraz do pytań komisji. Zacznijmy od pani promotor. Ja się jeszcze chciałam zapytać, ponieważ udało się panu uczestniczyć razem z grupą dzieci w pokazaniu pana prezentacji, znaczy pana projektu wstępnego w sumie. No i powiedział pan, że otrzymał informację od nauczyciela, że dzieci rozmawiały między sobą. Czy pan zna ich opinię? Nauczyciel coś powiedział? Pomysł mi się podobał. Jednak forma prezentacji nie było. Te dwa eksponaty na każdym piętrze, w każdej wystawie mają po prostu możliwość. Ja nie mówię o eksponacie, ale uważam, że projekt, tak jak on miał założenie, to dzieci wchodzą. Projektor i niepełny efekt tego projektu. Ja się chciałem zapytać, w jaki sposób ta animacja, która docelowo jest jakby odtwarzana przy eksponacie, rozszerza wiedzę o tym eksponacie, o coś, czego nie ma w napisie, albo tego, czego nie widzą zwiedzający tak na żywo. Czy coś takiego jest? To znaczy, nawet nie to, że to rozszerza wiedzę, tylko po prostu sam z doświadczenia wiem z tego muzeum, że jakby młodszy odbiorca, jak przychodzi do tego muzeum i może tak to powiem, moje kuzynki, które są w wieku tam 5-6 lat, które odwiedzały to muzeum, i które też były inspiracją dla tego projektu, one jak przeszły do tego muzeum i były tam pierwszy raz, to miały bardzo duże zderzenie z muzeami, które do tej pory widziały, gdyż w takich muzeach nowoczesnych mogą dotknąć, mogą jakby współgrać z tymi przedstawionymi im treściami, a w tym muzeum wszystko było jakby za szkłem, duża ilość tekstu, więc jakby te animacje mają po prostu takiemu młodszemu odbiorcy pokazać, przedstawić tą wiedzę w sposób atrakcyjny, dostosowany do niego, a nie w sposób taki, że zalać je takiego młodego odbiorcę dużą ilością wiedzy, której i tak większość nie zapamięta. Więc jakby to był ten cel. Tak, tylko skrócone i w formie dostosowanej do ich wieku. To ja też bym jeszcze pociągnęła kwestię odbiorców. Tam przy inspiracjach mówił pan, że sugerował się, czy inspirował filmami, które pan w dzieciństwie oglądał. Ale te filmiki są do dzisiejszych 5-latków. Od tego czasu minęło ponad 15 lat. I czy zbadał pan preferencje swojej grupy odbiorców, jeśli chodzi o to, co oni oglądają i jakiego rodzaju animacja ich interesuje? W sensie, czy zbadałem, czy zbadam?
Nie, czy pan zbadał, powiem. To tak. No to ogólnie rzecz biorąc, sugerowałem się jakby testami, które ja oglądałem, jednak było to bardziej nie pod względem treści czy sposobu, a bardziej wyglądu tych animacji, że po prostu chciałem, żeby ta animacja przedstawiała bardziej taki, powiedzieć, żeby ta postać i te eksponaty były bardziej taki sposób, jaki były te starsze bajki niż te obecne. Gdyż zauważyłem, tak mogę z własnego doświadczenia powiedzieć, że na przykład bajki, które oglądają moi kuzyni, którzy są teraz w tym wieku, co grupa odbiorców, no to bardzo często ta kreska w tych kreskówkach jest bardzo taka, jakby to powiedzieć, nie taka oddalona od takiego rzeczywistego, od takiego realizmu, że taka bajka na przykład Scooby-Doo, to postacie za moich czasów były bardziej pokazane realistycznie, że ten człowiek miał proporcjonalną głowę do ciała i w ten sposób, a teraz na przykład bajka, to ta najnowsza bajka Scooby-Doo, to ta postać jest taka odrealniona, te postacie są takie... Ale narysował pan myszkę, kustosza, to nie jest realne. I na pewno nie jest proporcjonalnie jak do kustosza, ani do myszki, prawda? Jest czymś pośrednim. To znaczy, ja pytam dlatego, że właśnie, czy chodzi mi o to, czy taka forma animacji te dzieci zainteresuje. Mówię też to dlatego, że teraz mamy taki problem, moja dyplomantka robi materiały dla Muzeum Dobranocy. Jak tu przyciągnąć dziecko do Muzeum Dobranocki, dziecko, które nie rozumie pojęcia Dobranocki, prawda? Bo dzisiaj nie ma Dobranocki już od dobrych kilkunastu lat. Więc jest to pojęcie zrozumiałe dla ich rodziców czy dziadków. W związku z tym, no właśnie to pytanie, w jaki sposób pan zbadał treści animacji atrakcyjne dla tej grupy? To znaczy, tak dodam, bo źle się w takim razie wyraziłem, bardziej chodziło mi o tą estetykę tej animacji, że... Nie też. Przepraszam, w takim razie. No to właśnie bardziej właśnie kierowałem się tym, co powiedziały mi osoby, z którymi, które mają większe doświadczenie z dziećmi, tak jak pani moja pani promotor oraz moja kuzynka, która jest tam kustoszem. Sprawdzałem to również z synem mojej kuzynki, który właśnie ogląda jakby podobne bajki, które ja oglądałem w dzieciństwie, jednak są to nowsze bajki, jednak nie są to bajki z takiego głównego, najbardziej popularne teraz bajki, tylko są to bajki na Netflixie czy jakieś z YouTube'a, a nie jakieś takie z Cartoon Network ogólnie dostępnych w telewizji. I rzeczywiście mogłem bardziej zrobić większy research a propos tego, jednakże wydaje mi się, że odzew co do animacji był dosyć pozytywny, więc wydaje mi się, że ten research, który zrobiłem, wystarczył. Dobrze, dziękuję bardzo. To poproszę teraz o recenzję. Zaczniemy od pana. Dziękuję bardzo. Zacznijmy od tego, że to, co pan zrobił, ten research dotyczący problemów związanych z muzeum, to całkiem nieźle zrobiony i jakby no, on definiuje pewne rzeczy, które zostały już niejednokrotnie zdefiniowane przez wielu badaczy muzeów i aktywistów, którzy coś chcieli zrobić w muzeach, czyli prawda, brak dostępu do tego, co jest w muzeum i przekazywanie treści w sposób nieadekwatny do odbiorcy, tak? Czy jakby do jego, czy też rozciągnięcia uwagi, czy też do tego, co interesuje. Powstało zresztą tutaj takie, ja to jakby trochę niektóre rzeczy rozwijam, tak? Jest takie pojęcie jak aktualizacja, tak? Czyli w skrócie mówiąc, odpowiedź na pytanie, co odbiorcę obchodzi to, co ja chcę powiedzieć. Tak, to jest takie. I tego trochę zabrakło jakby badania w tym kierunku. Tak? Z drugiej strony wydaje mi się, że trochę zaprzepaścił pan szansę tego, żeby pokazać rzeczy, których nie można zobaczyć. Tak?
bo wiadomo, nie można dotknąć jednego z dwóch w Polsce istniejących fortepianów pionowych, które istnieją koło Kalisza, gdzie swoją drogą była fabryka i nie jedna fabryka fortepianów w Kaliszu. Ale są tam elementy, o których pan opisuje, ale tego pan nie pokazuje. Ma pan zdjęcia, ale ja tam nie pokażę, tylko narysuję. Tak? Więc jakby to trochę, jakby nie wykorzystał pan szansy pokazania rzeczywiście rzeczy, których nie można zobaczyć, no bo siłą rzeczy nie każdy może zajrzeć do tego fortepianu, zobaczyć tam, jak to jest podpisane. Nie każdy wie, jak wygląda Machoń. Tak? Więc zdjęcie Machoniu byłoby super. Tak? Niekoniecznie koloru brązowego. Tylko, tak? Więc jakby tu mam problem. Bardzo fajnie pan pokazuje tą myśl, tak? Ona jest fajnie zanimowana, bardzo mi się podoba i ta postać takiego grubaska troszeczkę nam się kojarzy z takim właśnie maliniako, inżynierem, kustoszem takim, prawda, dobrotliwym, który wie dużo, a trochę marudzi, nudzi, tak, prawda, takim. Tak. Natomiast trzeba by go jakoś wspomóc go nowoczesnością, tak, zwłaszcza montażem. Tak? Czyli mógłby pan, bo tutaj mamy trzy filmy, które wyglądają dokładnie tak samo, jak się patrzy. Przymrużymy oczy, mamy dokładnie to samo. Tak? Mnie interesuje mnie to, co kto zrobił z myjką do tego, że go wymalowali na niebiesko, tylko po cholerę ona jest. Tak? Możemy odnieść się do tego, w jaki sposób współcześnie dbamy teraz o środowisko. Tak? Wtedy było troszeczkę inne realia, ale to powraca, tak? No bo znowu niedługo będzie ustawa o tym, że trzeba będzie płacić za kaucję dość duże pieniądze i wtedy znowu trzeba będzie myć. Można nawiązać do suszarki, do butelek Duchampa, tak? Która właśnie po myciu służyła do tego, żeby te butelki suszyć. Tak? I mamy coś, co może zainteresować tak różnych uczestników, tak, że przy fortepianie można było pogmerać mechanizm, zobaczyć dla tych, którzy się interesują techniką, ale też można było poznać swoją przyszłą żonę albo przyszłego męża, tak, który też może zainteresuje być może już wszystkich, niekoniecznie tych zainteresowanych. Dlatego, że brakło mi tych elementów takich. No i przez to te tła, no to źle wygląda. Prawda? To popsuł pan tą animację tymi tłami, tym, co tam pan zrobił, te niepotrzebnie, nie wykorzystał pan tych atutów, które pan miał. Miał pan zrobione zdjęcia. Zdjęcia są zresztą dostępne na stronie o fortepianach Teatru Tańca. Tak? Idealnie zrobione wszystkie te elementy w środku, te maszynki, nieponaciągane struny, żeby to się nie prawda? Można było to zrobić. Szkoda, że pan tego nie zrobił. Bo zarówno jak ta rozpoznanie problemu, prawda, jak i to, co pan chciał zrobić, troszeczkę nie wyszło, tak? Wyszło tak gorzej. Postawił znowu pan tego gościa, który ględzi trochę. No nie? Trochę ten. Nie? I to mi tego żałuję, bo wiadomo, że niektórych rzeczy nie można dotknąć, ale możemy w takim razie wykorzystać to żeby im pokazać, tak? To coś. No, pisze pan dobrze, wyraża się pan dobrze, tak? No i tutaj w tej realizacji artystycznej nie wiem, jak pan to chciał zrobić. Bo wiem, że pan chciał zrobić tak, żeby wszyscy weszli w to, tak? Ten fortepian, tą myjkę, tak? A brakło tego. Tutaj chyba ten etap badań nad tą aktualizacją troszeczkę. Prawda? Czyli wychodzę ze szkoły, zostałem przyciągnięty czasami, tak? Cieszę się, że nie mam matematyki czy fizyki i dostaję nagle maszynę, która się obraca i że ktoś ją odmalował na niebiesko. Prawda? No są inne, ważniejsze rzeczy w tej maszynie, które chciałbym się dowiedzieć, tak? Dlaczego na przykład, czy ja mogę sobie myć takie butelki w domu, czy coś takiego, nie? Żeby pomóc środowisku. Tak, no, młodzież teraz się środowiskiem i jego stanem interesuje. Chociażby to mogło być, tak? Ale tych rzeczy może być więcej, mogą być inne, tak? Nie tylko te przypadki by było. Dziękuję bardzo. Zabrakło storytellingu. Tak, ja też w większości się tutaj przychylam do recenzji pana doktora. Natomiast ja też powiem o tych dobrych rzeczach. Podoba mi się to, że jest tekst na dole i są wyszczególnione trudne słowa i oglądając, to
jest też tak, że jak oglądamy jakąś animację, no to najczęściej oglądamy ją jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz i można gdzieś wyłapać te słowa, to jest fajne. Myszka też mi się tutaj podoba i postać takiego dobrotusznego dziadka, tak jak pan tutaj powiedział o tym imieniu, który mieszka od lat w tym muzeum i jakby wysłuchał już niejedną opowieść, wręcz prawie przy w cudzysłowie ognisku gdzieś na zewnątrz. I to jest też takie fajne i to może być bardzo przekonujące, zwłaszcza, że myślę, że w takich mniejszych miejscowościach jeszcze ten dziadek czy babcia jest ważną postacią dla dzieci, więc myślę, że dzieciaki pokoleniowo lubią słuchać opowieści i to tutaj celnie pan trafił. Natomiast co do samej animacji, chciałabym się też trochę odwołać. Ja mam trochę wrażenie, że gdyby pan jeszcze miał 3 miesiące, to byśmy naprawdę, czy 4, to byśmy naprawdę wybrnęli jeszcze bardziej z tego projektu. Bo tak, jeśli chodzi o księgę projektu, cała geneza jest bardzo dobrze napisana, odwołuje się pan do historii muzeum, do celu, jakie były cele, celnie pan to wszystko opisuje, badania pan przeprowadza, pisze pan wnioski, no i potem zabiera się za główną postać, która też jest dobrze zaprojektowana, bo od tego zaczęliśmy. Potem jest to dobrane do ilustracji, w jaki sposób mówimy, tak? I to też bardzo fajnie. I nagle jakby się coś wydarzyło, jakby było za mało czasu. I trochę pan tak przepędził, żeby jakoś dokończyć, tak? A jeszcze były inne elementy, bo tam były ta błata porcelana i tak dalej, no to z tego już pan zrezygnował, bo już wiedział pan, że pan nie zdąży. I teraz tak, bardzo się pan skupił na realistycznym przedstawieniu, to znaczy przerysowaniu w ilustratorze tych dwóch elementów, czyli i liry, i tej myjki. I to jest też fajne, natomiast trochę pan nie zadbał o to, co ta mysz opowiada i jakie dziecko powinno mieć skojarzenie. I tutaj jest to abstrakcyjne myślenie. I tutaj trochę tego zabrakło, tak? Że na przykład nie każde dziecko wie, co to jest kość słoniowa i przydałoby się może ten ząb pokazać, nie? Może nawet przybliżyć, nie? No na przykład mógłby ten, nie wiem, mamut, czy w cudzysłowie, czy słoń występować gdzieś w tle, jako w obrazku albo w czymś, na zdjęciu, prawda? Bo tam miał pan ramki, prawda? No i to wtedy to byłoby żywsze. Oczywiście był taki zabieg, gdzie przybliżamy się do na przykład do tego fortepianu lirowego, ale też miałam wrażenie lekkie, że na przykład jak pan opowiada o tej kości słoniowej, a ja widzę ciągle jakby obudowę drewnianą, nie? No to mi się tutaj nie synchronizuje, tak? Więc zabrakło trochę takiego bardziej abstrakcyjnego myślenia i też pewnego symbolu, nie? Że nie mamy właśnie, z jednej strony pan chciał ożywić atmosferę w tym muzeum, czyli i QR kody, które się stosuje i to, że dzieci mają rzeczywiście telefony przy sobie i mogą sobie zeskanować, więc to jest fajna zabawa i pojawia się ta postać taka pozytywna, ale z drugiej strony właśnie jeszcze może to dziecko nie do końca być zaciekawione. Ale ja bym pana też nie zniechęcała, no to jest jakiś etap, zatrzymujemy się, a jeśli by chciał pan to zrealizować, no to może warto byłoby od tego pułapu wyjść i zrobić może coś więcej. Wiem, że to muzeum nie posiada loga i miał pan jakieś tam pomysły na to, żeby im coś takiego stworzyć. Ma pan jakiś tam zawiązany kontakt z tym i wydaje mi się, że można byłoby ten projekt jeszcze bardziej doprecyzować, może trochę zrezygnować z niektórych elementów, zrobić może jeszcze jeden research. Tyle ode mnie. Dobrze. Tego, że pan po prostu, mając te wszystkie elementy, siadł i pomyślał o tym filmie. Czyli zrobić storyboardy, prawda? Znaczy widać, że to jakby, no i prawda, nastąpił koniec czasu, tak? I trzeba było, to ta reszta jest po prostu no, źle zrobiona, nie? Troszeczkę. Dobrze. To w tej chwili na chwilę pana poproszę, żeby pan opuścił salę, a my się tu naradzimy. Nie musi pan wyłączać kamery, natomiast trzeba wyłączyć mikrofon.
Panie Maksymilianie, gratuluję, zdał pan. Bardzo dobrze odpowiadał pan z pytań. Ma pan 2 piątki, 4,5 i 2 czwórki. Z pracy dyplomowej od recenzenta ma pan 3, a od promotorki 3,5. Średnią ma pan dość wysoką, średnia z tego też będzie całkiem przyjemna. Gratuluję z danej obrony. Okay.